No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Starfielda na moim kanale, zapraszam do oglądania. Delikatna przerwa, jeśli chodzi o publikację Starfielda była, ale to kwestia po prostu... Do you require my assistance? Nie potrzebuję. Ale to kwestia standardowo gdzieś tam życia, czyli nie miałem zwyczajnie czasu na to, żeby nagrać nic. Wszystkie gdzieś tam zapasowe odcinki mi się skończyły. 3200, dobra, teraz tak. To muszę wyrzucić. Oj, nie to. To. To wyrzucić i to wyrzucić. Okej, okay. I jeszcze źle zrobiłem, bo... Tak, niestety. Te wszystkie pieniążki, które tutaj... Wyrzucam, no muszę wyrzucić, bo jestem przeciążony. Druga sprawa. Chciałem zaznaczyć, że w momencie, gdy wy nie patrzyliście, to ja sobie latałem po planecie, po tej planecie i zobaczcie, odkryłem, znaczy zrobiłem sobie przede wszystkim placówkę badawczą Denebola, czekaj, tak, to Denebola 1B i tutaj ta placówka wydobywa mi miedź, tak, którą mogę sobie co jakiś czas tam podjechać, podlecieć, teleportować się i zebrać. Opuszczoną stację przekaźnikową spotkałem, sprawdziłem, jaskinie zbadałem, tutaj też mam wodne zarośla zbadano, powstającą tektonikę, przetwórnię, zobaczcie, ja sobie oddalę, zobaczcie, jakie ja duże kółko tutaj zrobiłem, żeby sobie odkryć pewne... Nie wiem, być może ciekawe aspekty mapy? Takie. No, powiem wam. Wiecie, ostatnimi czasy nawet T-Volt gdzieś tam zamieścił. To chyba w środę było z mojej perspektywy. Ja to nagrywam w sobotę. No akurat ten odcinek bardzo szybko zobaczycie. Ale do czego zmierzam? Nawet T-Volt napisał, że. Czekaj, wyposażenie. Że drodzy państwo, pojemnik jest całkowicie wypełniony. No i jak jest całkowicie wypełniony? 37 na 40. Dobra. Tutaj. Tak, tu mam tą jedną miejscówkę. Oj, tu jeszcze jest jakiś... Dobra, to jest to. I to jest to. I resztę to wyrzucę i to wyrzucę. Niestety. Czekaj, ja dobrze zrobiłem? Przenieś. Ekwipunek, uzbrojenie. No oczywiście, że nie w tą stronę. Pojemnik jest całkowicie ten. Wypełniony. No zara mnie szczeli. Dobra, będę musiał to przy sobie mieć. Ewentualnie dać Sarze. Yes. Feel free to drop some stuff into my bag. Dobrze, tylko że ty już jesteś, patrzcie, jaka ona ma części statku, maelstromy. Dobra, tak, to wezmę, to wyrzucę. Zbiornik ciśnieniowy, prefabrykat, miedź, ona już tutaj ma miedź, pakiet do jedzenia, pale, ale... Ja pierdzielę, no. Tu zobaczcie. Naprawdę, to jest dramat, jeśli chodzi... Dobra, to jest modyfikowane Quinoxy, to zrobimy tak, że wywalimy, ile to kosztuje, 1800. Jeszcze najgorsze jest to, że kurde... Czekaj, ekwipunek. Ja miałem jej dać, tak, te grzechotniki i tego Grendela, a resztę wypierdzielić, tak? To jest masa... Tak, ona ma 94 na 180, Sara. Na 135, przepraszam. Niech ona sobie 29. Tak, niech ona sobie używa tego. To ile kosztuje? 6 koła. To zdecydowanie tego... To? 1800. No takie... Takie wiecie, no. Wszystko potrzebne. Zasoby. Mieć akurat wezmę wszystko, bo... Wolę to mieć przy sobie. Until later. Dobra. Pokażę wam tą placówkę, ten,
jak to wygląda. Tak, chce się teleportować. No, nawet Tivol gdzieś tam napisał, że... a on jest zdecydowanie dalej. O! Sara jak ładnie wygląda, pięknie. Pięknie, cudownie, nie? Zmieniłem jej kombinezon i zmieniłem jej tutaj hełm, nie? Także widać oczyska. Gdzieś tam podczas eksploracji znalazłem, nie? Jest dalej niż ja. Dokończ Szewitą. Okej. To kończę później. Tutaj jest to takie, tak jakby miejsce teleportu, które pozwala mi włączyć menu budowania. I menu budowania standardowo wygląda tak jak w Falloutach, czy to 7.6, czy to w Falloutie 4, że wybieracie sobie w prawym górnym rogu jakkolwiek rzeczy, które są ci potrzebne do na przykład wydobywania miedzi, wydobywania wody, pary wodnej czy helu, nie? Z i C zmieniamy na różne budynki. Można też oczywiście skrzynki magazynowe robić. Nie wiem w sumie, obiekt strukturalny. Nie wiem w zasadzie po co, ale spoko, ale jest taka opcja, nie? No i ja sobie postawiłem tutaj dwie wieżyczki. Jedna wieżyczka, która celuje w ogóle gdzieś trochę z dupy, i tutaj druga, która ma bronić moje zasoby. Tu mamy dwa. To są generatory prądu solarne. I tutaj mamy ekstraktor miedzi. I podchodzę do tego ekstraktor miedzi. Nie wiem, jak szybko to wydobywa tą miedź, niemniej jednak ja się dopiero zalogowałem. Jak skończymy to zadanie, jest 7.06, 7.06 z mojej perspektywy, sobota, 16 dzień września. Więc jak zrobimy to zadanie, wrócimy przed oczywiście odlotem. Nie ruszamy. Nie ruszamy. Jeszcze nie, jeszcze zadanie mamy do zrobienia. Także wrócimy do tego miejsca i zobaczymy, ile udało się tej miedzi wydobyć. Jeżeli na przykład wybierzemy sobie kilka takich miejsc na planecie, nie sprawdzałem, czy można postawić jakieś tam wydobywcze pierdółki, albo inaczej, mówiąc inaczej, czy można po prostu postawić więcej niż jedną stację na danej planecie. Jeżeli można, pamiętajcie, że to jest doskonały sposób, aby budować później takie budowle, które naprawdę są majestatyczne i pozwalają na to, że jesteśmy w stanie być samowystarczalni, jeśli chodzi o surowce, nie? Także dobra, udajmy się, oho, tam już jest jakiś pimpuś. Łajza odrzutów, 30 poziom już ten, no dobra. Holender, jasna. Dobra, muszę stąd spierdzielać, bo nie mam zdrowia. To gdzie jest ta moja... Co jest z tą apteczką? Zaraz, muszę zobaczyć coś. Pakiet... A, bo ja nie mam apteczki już. Nie wierzę! Dobra, objawy głodu, ale to mnie nie interesuje. Pakietura. Oj, świetnie. To jest po prostu świetne. Serce plus. To jest wzmacnia heart i wytrzymałość na ból. No dobra. Tego...
się nie spodziewałem. Ale to zrobię inaczej. Przejdę się gdzieś tutaj obok. Albo, o właśnie. No nie, no tak to ja zginę. Jasna ciasna, no. Dobrze, w takim wypadku musimy się teleportować gdzieś indziej. Musimy się teleportować do opuszczonej stacji przekaźnikowej, bo pamiętam, że tam, w tym miejscu, była możliwość tworzenia... Było tu wejście? Nie, to nie było wejście tutaj. Może i to było tu? Tak, tylko że mnie nie puszcza. Dobra, to idę z tej. O, tu mamy, dobra. Bank. Powiem wam, że o tyle, o ile na początku samym... Ja mam naprawdę 7 godzin dopiero ograne w tą grę. I wiem, że są osoby, którym się podoba, także dziękuję za wszystkie komentarze. Doceniam je. Zwłaszcza od osób, które no, gdzieś wspierają mnie od bardzo dawna, nie? Wspierają mnie od bardzo dawna. Także to jest naprawdę miłe i... Butelka z próbką genetyczną. Dobra, weźmy takie pierdółki. I zawsze mnie tam zastanawia, czym sobie zasłużyłem na taką dobroć. Ale to chyba kwestia tego, że po prostu ludzie, niektórzy potrafią docenić to, że robi się coś po prostu. Nie dlatego, żeby mieć jakieś z tego profity, nie dlatego, żeby mieć poklask, tylko dlatego, że się to lubi i... Czekaj, to jest tu? Nie, szpula drutu. Strutututu, szpula drutu. Także dziękuję. Dziękuję za komentarze dla zasięgów. Doceniam naprawdę. Tutaj gdzieś była ta możliwość. To zawór reaktywny. Nie, to nie to. Go ahead, leave, coward. Ta dalej tutaj napierdziela. Gra planszowa. Gdzie była? W tej placówce, może tutaj? O cholera! If you're searching them, make it quick. Automat sprzedający. 105 kredytów. O, stacja gotowania? No dobra, ale ja nie chcę stacji gotowania. Jasna ciasna, dobra, czyli tu chyba była tylko stacja gotowania. Zobaczmy, czy ja mogę coś sobie ogarnąć. Woda destylowana, woda i membrana, nie mam membrany. Czy ja w ogóle cokolwiek mogę? Nie, nie mam ani pomarańcza, ani brzoskwini. Świetnie. To jest po prostu kwit, esencja wszystkiego. Jeszcze zobaczmy ten automat sprzedający. Kanapka chunksowa. Świetnie. Dobra, zjedzmy coś, bo zaraz mnie tutaj naprawdę... Wspomagacze. Chunks zapakowany. Bubu piwo korzenne. Joj. No i co tu teraz zrobić? Czekaj, tutaj nie. Tam na górę ewentualnie mógłbym wejść zobaczyć, bo może to jest jednak... Bo ja poszedłem w dół. Plecak odrzutowy. No, dawaj. Dawaj. Dalej nogi gadżeta. Może jeszcze od tej strony. Aha, no nie, no dobrze. Bo ja nie mam alternatywnej drogi. To było to wejście. To była jedyna szansa na to, żeby... Tak, cokolwiek zrobić. Dobra.
To sprawdzamy dalej, bo gdzieś widziałem na pewno jaskinia, poczekaj, stacja paliw. Dobra, może to była stacja paliw? No i widzicie, to jest właśnie takie nieprzygotowanie. Na Frontierze chyba nie było, nie? Wydaje mi się, że na Frontierze u siebie nie mam nic. Sara Morgan. Uno momento, panie kolego. To nie jest mój statek, tutaj są ludzie w ogóle. Tutaj są ludzie. Gdybym miał możliwość otwarcia tego, mam, ale nie na tym poziomie. To można ukraść taki statek. Także jest też taka opcja. Dobra, tu byłem. O, dokładnie, idę sobie tędy. Tak, panie kolego, właśnie, śluzy. Nie, tu nie ma nic. O, właśnie, to jest to. Dobra, czekaj, warsztat skafandrów. Więc gdzieś tutaj jeszcze będą na pewno... To jest stacja gotowania. Czekaj, to wejście jest, czy to nie jest wejście? O, tędy przejdę może. Będzie prościej. Otwórz bardzo trudny. Dobra, ja sobie to znajdę na spokojnie. A was po prostu nie będę nudził non-stop takim chodzeniem, bo to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie. Także zaraz wracamy, jak już ogarnę te apteczki. Dobra, powiedzmy, że w miarę ogarnąłem. What I'm seeing, this world has all the essential building blocks to support. Ma mapę, bo ten posiada przede wszystkim ten. Posiada wodę, a to jest składnik, który naprawdę pomaga tutaj, aby żyć sobie swobodnie. Dobrze, zatem mamy maksymalną ilość zdrowia, więcej już nie mamy. Dobra, więc... Dobra, biegiem tutaj, dobra. Mercy. A to moja baba. Dobra, został tylko jeden. Dobra, w końcu się udało. No nie powiem, żeby to było jakieś... O! Okej. Jak żeby inaczej. Teraz sprawdźmy takie bardziej wartościowe rzeczy. Jeśli chodzi o amunicję, zauważyłem, że tutaj one nie ważą nic. Także amunicję na szczęście możemy brać, ile tylko dusza zapragnie. Więc tak, ten skafander... Oczywiście on jest gorszy od mojego, ale kosztuje 3200. No zobaczymy, na razie mam 119 na 180. Także mamy możliwość. Coś czuję, że tu będzie przerąbane. Mamy możliwość noszenia. Wracając do głównego wątku. Tivold, który jest zdecydowanie dalej w wątku fabularnym tutaj w tej grze, stwierdził, gdzieś tam w poście w tym tygodniu, że Starfield jest jaki jest. Jest teoretycznie nudny i on nie wie, czy on dokończy tą serię, ponieważ na ten moment może być tak, że poczeka sobie, aż naprawią bugi. Dowiedz się więcej na temat Leża Mantis. Dobrze. Także no, Starfield ma premierę trochę słabą, nie? Smacznej kawusi. Ale
where she got her fortune. And man, she could handle herself anywhere. It's a lot to take in. Dobra, już tam słyszę, że ktoś jest. W ogóle dostałem... dostałem, drodzy państwo, level, ale na razie i tak z tego nie będę korzystał. Och ty. Bang. Jak mnie rozpierdziela... Też w komentarzach zwróciliście na to uwagę, że... Tak, tak, jak najbardziej, że ten przecinak górniczy jest strasznie, ale to strasznie OP, bo nawet nie są w stanie nic robić. No to prawda i powiem wam szczerze, że mnie to aż śmieszy, nie? Mnie to aż śmieszy, bo nie powinno tak być, ale dobra, spoko, niech będzie. Pakiet do jedzenia, tofu. Nie, tak nie będę kombinował. Te wajzy. Te wajzy, które mają 30 poziom. Zdecydowanie. Kaliber bezłuczkowym. Zdecydowanie sobie jeszcze jakoś radzą. Tutaj z tym moim przecinakiem, ale. Wow. Wow. Jaram się. Bynajmniej nie tą grą. Także też to jest zabawne, nie? Kurczę, no... Myślałem, szczerze wam powiem, że będzie to coś troszkę lepszego, ale... Na razie póki mi się to w miarę jakoś tam podoba, to jeszcze jestem w stanie w to grać. No i zresztą wiem, że komuś tam sprawiam przyjemność, jak w to gram, więc... Tym bardziej. Oczywiście też, jakbym już miał się... Nie, zamek jest zbyt skomplikowany. Dobra, mina piekielna. Bang. Jest ten zbiór odrzutów. Bang. Olero ty jedna. Dobra, chwila spokoju, niech tu się... Pięknie. Ale będzie trzeba coś poszukać, jakiegoś innego, kurczę, innej broni, bo zaczyna mnie troszkę denerwować to, że muszę czekać, aż on się zresetuje, nie? To nie jest broń, no to jest do wydobywania rudy, ale sami widzicie, że... Ja nie mam potrzeby po prostu używać czegoś innego, skoro to tak dobrze działa. Legendarny karabin! Dzień dobry, panie kolego! I teraz tak, ulubione, B. Robimy to na jedynce. Fizyczne. Co to daje? Podżeganie. Zadaje podwójne obrażenia celom o pełnym zdrowiu. Zabójca. Niewielka szansa na wprawienie celu w szał. Krótka luneta, półautomatyczne. Wartość 10 koła. Modyfikacje też można jakieś robić. Dobrze. Obrażenia 19. Zastanawiam się, czy to jest dużo na ten moment, czy nie. Jak już tu jesteśmy, zobaczmy sobie te umiejętności techniczne. Czy plecak odrzutowy mam odblokowany? Dostępna jest ranga, tak. Plecak odrzutowy zużywa mniej paliwa. Ale czy ja tak naprawdę chcę tego użyć? Bo ja bym bardziej poszedł... Zablokowane. Jeszcze 3 punkty w kategorii techniczne. Zabezpieczenia. Okej. Okay, systemy celownicze. To nie. Broń balistyczna. Dobra, czekaj. Zobaczmy fizyczne. Skradanie się nie. Wydolność. Czy ja mam to odblokowane? Jeszcze nie. A nie, no dobrze. Czekaj, to jest to, czy to nie to? Jeszcze nie. Trening siłowy. Udźwig?
Też jeszcze tego nie zrobiłem. Oj, 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 panie kolego. Bojowe. Lasery. Czy ja chcę iść w lasery, czy ja chcę iść normalnie w balistykę? Nie jestem pewny. W lasery raczej, ale... Naukowiec. Tu jest tyle rzeczy, które można odblokować, że człowiek sam nie wie, za co się zabrać, nie? Brania na cel. Dobra, wiecie co? Odblokujmy sobie jeszcze te zamki. Myślę, że to będzie sensowne. Oj, oj. To jest snajperka. Kredyty, 300 kredytów, bardzo dobrze. Kredyty! Nie jestem pewny, czy to ona go zabiła, czy to ja go jednym hitem ogarnąłem. Zaraz zobaczymy. Panie kolego! Nowe przedmioty, czekaj. Ekwipunek. Nie, to nie to. Jezu, to menu! Statek, tu jest ekwipunek. Skafander. Ładny! Wiecie co, dam go chyba swojej tej Sarze. Niech ma coś takiego, rozmawiaj. Tak, wymieńmy się sprzętem. Trzeba pamiętać o ten. O naszych... Czekaj, co ona w ogóle ma? Umocniony skafander nurka. A, wydaje mi się, że ona też ma dobry. Dobra, trudno. Ekwipunek, czy jakieś uzbrojenie mógłbym jej dać? Nie, dobra, każde następne jakieś znajdę fajniejsze, to tam dam jej po prostu. Siema, siema, nara. Pojawiły się też oczywiście komentarze odnośnie tej rozdzielczości niewdzięcznej, czyli z zasady chodzi o... O! Cholera, nie trafiam. Ty no... Czemu on? O, teraz. Tego w ogóle nie mogę trafić. Pięknie. O, teraz. Tak, tak, ty sobie tam... Ten jest niezniszczalny w ogóle, nie? Ale wybuchło. No dobra, robi robotę. Robi robotę to. Robi robotę, aczkolwiek... Brakuje wymaganej amunicji. No i wracamy do punktu wyjścia. Tabliczka w leżu, łączność odrzutów. Dobra, dobra, okej. Czy to jest to? Jeśli chodzi o amunicję. Powiem wam tak. Ja już się do tego w jakimś tam stopniu od wielokrotnie odnosiłem. I odniosę się też bezpośrednio na filmie. Po prostu pamiętajcie, że była wielokrotnie sytuacja, gdy nagrywałem w 15, 20 klatkach. I kurczę, nikomu to w danym momencie nie przeszkadzało. Także...
Cholera, czekaj, bo chyba powinienem wspomagacze sobie ustawić. Pakiet do picia to też nie. A nie mam i tak nic tak nadzwyczajnego. Jasna, ciasna. I ludzie się znaleźli, którzy chcieli mnie oglądać. Jeżeli teraz naprawdę są osoby, którym przeszkadza to, jak wygląda ten let's play u mnie, nie? Że wygląda tak, a nie inaczej. Apteczkę mamy. Pomagacze. Apteczka, to muszę jakoś dać teraz pod trójkę w takim wypadku. O. Cyk. Że jest to przekłamana gdzieś tam rozdzielczość. No to ja naprawdę wymieniłem wiele, a jeżeli wymieniłem wiele osób, gdzie można zobaczyć sobie ten let's play. Moi drodzy, chociażby jakbym miał jeszcze dodać jakieś kobiety, które można oglądać. Chociażby, chociaż nie wiem akurat, czy ona tam nagrywa to, ale Maria Magdalena, Monika, być może gdzieś tam Guga. To są osoby. Arlinka, nie wiem, czy dobrze wymawiam nick. To są osoby, które gdzieś tam nagrywają normalnie, bez żadnych problemów i w normalnej rozdzielczości. Także ja robię po prostu to, co lubię, to oglądam. Ja, to nie jest tak, że ja nie widzę swoich let's playów, bo ja widzę. Jeżeli mi na full HD nie przeszkadza taki widok. Okej, jest to bardziej wkurzające, gdy ogląda się na dużym ekranie, nie? Ale nie każdy ma duży ekran, nie? Ja nie celuję w każdych, mi nie zależy na poklasku, tak jak mówię. To są swoiste dla mnie. Oleż pięknie. Oho, zabiłem go, dobrze. Dobra, jeszcze ktoś? No tutaj raczej sobie nie użyję za bardzo swojego tego kafandra. No, także moi drodzy, to nie jest tak, że ja... No może jestem troszkę uparty, ale to nie jest tak, że ja olewam wasze... Wiem, naprawdę wiem, że wy to robicie z dobrego serca i chcecie, żeby jak najwięcej osób zostało u mnie, tak? Ale... Wow, wow, wow! Panie! Ale ja wiem generalnie, do jakiego punktu ja chcę dojść sobie tutaj w tym YouTubie. I mówię, dla mnie głównie to jest to taka forma poniekąd zapisków, dzienniczka. Nic więcej, nie? Dobra. Wow. Zginę! Co ja teraz odwaliłem? Ale spanikowałem, dobra. Zdecydowanie spanikowałem. Szło tak fajnie, pięknie. No i czemu ja nie mam granatów? Dobra, pięknie. Idę stąd. Dobra, pięknie. Kaliber 44. O, i widzicie, i Equinox. Bardzo dobrze. I to jest właśnie to, co mi było potrzebne. To jest jeszcze to, co mi było potrzebne. Tu już widzę, że gościu... O, kredyty.
Majher. Majher na razie nie. Zaraz z tobą, gościu, pogadamy. Ogarnijmy sobie to tak. Nowe uzbrojenie. Proszę, Equinox energetyczne. Bierzemy B. Zróbmy to tak. Trójka. Wiem, że gdzieś tam tą apteczkę znowu pod trójkę dałem, ale to jest celowe. Jak znajdę apteczkę po raz kolejny, to sobie zmienię. Kredyty. Kredyty. Tu nie mam amunicji, tu mam 100 na 100. Mam 30 na 363. No i elegancko. Tu już raczej byłem, tak? Tak, bo to jest to miejsce, do tego, do którego się cofnąłem. Dobrze. To mamy jeszcze tak, tutaj dwóch. O! Proszę, kredyty. Kolejne pierdółki. Oj. To chyba, czekajcie. Nowe przedmioty. Nie chcę nowe przedmioty. Broń ciężka! Eksterminator! 15 tysięcy wartość. Dobra, B. Użyjmy to jako czwóreczka. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Czwóreczka. No, mam jeden nabój tylko, ale spoko. Wait, don't shoot! I am unarmed! Look, we can help each other. I can be useful. Just don't kill me. Livy, and I mean you, no harm. This place was full of traps. Traps everywhere. I removed them. Kolejny gościu, który pewnie będzie do tego. This corridor is just too dangerous. See? Looks normal. One step inside, slam! You are trapped. And nobody's been standing after the doors reopen. No, sorry. If I tell you that, then I lose my leverage. They're ingenious. Took a lot of lives to tease them out. No dobra. No one knew how to get through the corridor. But I figured it out. There are letters on the floor. It is a grid. Those letters must spell something. But there are so many words or small phrases. Five? Six? It's hard to find volunteers. I really thought we had it with M. Mantis. Oh, poor Fred. Why does everyone always say that? See? I've been helpful. You could let me go. Or better, I can help. I know these traps. I know how this mantis thinks. Please, let me help. And just give me a taste of the cachet inside. You can trust me. I like to think of myself as a merciful person, and I love giving people the benefit of the doubt. But I don't know about this one. Spoken like a true spacer. You won't regret this. I will hold back here. And, well, good luck. Dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że go tak jakby... że pozwoliłem mu żyć, ale to już będę kombinował później. Dobra, moi drodzy. O, czekaj. Ostatnie litery dla Iron Tear, ty cokolwiek w liczbie mnogiej. Od Am, porażki. Dobra, to są porażki. Trzeba będzie zobaczyć to później. Dobrze, dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam oczywiście na następny, który już teraz standardowo będzie za dwa dni. Nie ma tutaj żadnego strachu przed tym, że nie zdążę nagrać, bo zdążę nagrać. Także widzimy się za dwa dni. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Mimo wszystko, mimo tej rozdzielczości troszkę zakłamanej i mojemu specyficznemu podejściu do gry.
czytaj lamieniu. Pozdro, Chevral. Hej, hej.